warsztatach dowiedziałyśmy się w szkole? Przekazała nam to pani dyrektor na apelu szkolnym. Lubię tańczyć, bo to jest fajny sport. Można się tutaj wiele nauczyć. Mi się najbardziej podoba tutaj, bo interesuję się tancem i chcę kiedyś wystąpić w telewizji, coś zatańczyć. Są szybkie tańce, dużo skaczemy, się ruszamy. W gimnazjum numer 15 robi się głośno i tanecznie. Od września trwają tu bowiem warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Wapienicy. Młodzi adepci tańca zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Młodsi ze szkoły podstawowej trenują wcześniej, po nich na próby przychodzą gimnazjaliści. Na ten rok zaplanowano 20,5 godzinnych warsztatów. Całość prowadzi doświadczony instruktor tańca Sławomir Damek. To są tańce, które dzieci lubią najbardziej, znaczy tutaj łopagangam style, waka waka, kongę, elementy hip-hopu. Przygotowujemy się do czerwcowego występu na Dniach Wapienicy. W czerwcu zatańczymy 4 układy. Na przykład łaka łaka, jeden będzie z pomponami. Warto jej podkreślić, że zajęcia, które tutaj się odbywają, są dla dzieci bezpłatne. Spotykają się tutaj jakby dwie kategorie wiekowe. Dzieci ze szkoły podstawowej mają zajęcia w każdy czwartek od godziny 16 do 17.30 oraz młodzież z gimnazjum o godzinie 17.30 do 19.00. Finał warsztatów, jak słyszymy, to pokaz taneczny podczas przyszłorocznych Dni Wapienicy, ale chyba nie tylko to przyświeca uczestnikom warsztatów. Taniec ostatnimi czasy stał się bardzo popularny. Młodzież chce się go uczyć, bo tańczą celebryci, powstają programy telewizyjne z ich udziałem, a z wszystkich stron otacza nas wirtualny świat kolorowych klipów muzycznych. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, że ta telewizja jednak ten taniec troszeczkę nam rozreklamowała tutaj w Polsce te popularne programy, które są sprawiły, że tych dzieci na zajęciach tanecznych jest dużo, dużo więcej. Got to Dance, taniec z gwiazdami i jeszcze jakiś program, tylko nie pamiętam. Nic dziwnego, że tańczyć chcą już nie tylko dziewczęta. W młodszej grupie wiekowej widzimy kilku chłopaków. Oj, oni już chyba wiedzą, jak zaimponować dziewczynom. Za kilka lat te umiejętności mogą się przydać. Tak, myślę, że chłopcy tutaj się świetnie z nami bawią, prawda? Także jest jak najbardziej miło i sympatycznie. Dla ciebie łaka łaka jest łatwa czy trudna? No, dla mnie taka pośrednia, przynajmniej nie jest taka męcząca też. Dla mnie najbardziej męczący zygan nam staje, bo... Tańce, muzykę i choreografię dobiera pan Sławek i chyba trafia w dziesiątkę, bo zadowoleni są wszyscy. Pan bardzo fajny jest i uczy bardzo fajnych różnych tańców. No ja dopiero muzykę. No wszystko pan oczywiście, pan się na tym najlepiej zna i pan wszystko wybiera. Raz, dwa, obrót i złap. Noga zwrot. Zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji są również rodzice. Młodsza tak samo dowiedziała się o tej starszej, jest zadowolona po prostu tym. Po prostu bardzo lubi taniec, lubi się wyhasać, lubi te szaleństwa tańczyć. Do domu przychodzi, w każdej wolnej minucie po zajęciach tańczy, pokazuje wszystkie ruchy oraz pokazuje, uczy młodszego brata 4-letniego. Czekając na przyszłoroczne pokazy podczas Dni Wapienicy, przyglądamy się treningowi. Przeboje z pierwszych miejsc list przebojów wpadają w ucho, a i nogi poruszają się jakby żwawiej. Widać, że uczestnicy warsztatów nabyli już solidnych tanecznych podstaw, a choreografia staje się coraz bardziej skomplikowana.